Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, Gala Fame MMA 12, ze mną Katarzyna Czułek. Witam cię serdecznie. Ja również witam serdecznie. Powiedz mi, jak podoba ci się gala? No generalnie jak wszystkie gale, zawsze ja lubię być na żywo, lubię oglądać na żywo. W telewizji wiadomo, fajnie się ogląda, ale tutaj są całkiem inne emocje, wszystko to inaczej wygląda. A co najbardziej ci się podoba? Testosteron unoszący się, krew lejąca się, czy może sama atmosfera? Generalnie, wiadomo, klimat, to, że spotykam tutaj wielu znajomych, że no, możecie się pośmiać, wypić, razem pogadać, ale przede wszystkim całkiem inne są emocje, to się całkiem inaczej czuwa te walki na żywo, to po prostu wow. Mhm. Jesteś modelką, influencerką, a czy zawalczyłabyś na gali MMA? Częste pytanie, jakie otrzymuję w wywiadach, aczkolwiek nie. Moja kondycja niestety jest zerowa. Nie uważam, że jestem osobą, która miała jakiekolwiek szanse, mogłabym wyjść się poddać, ale bardzo kibicuję mojej przyjaciółce Kasi Lalunie, która myślę, że już niedługo stoczy walkę. Nie wiemy jeszcze w jakiej federacji, nie wiemy jeszcze gdzie. Czekamy na propozycję, ale myślę, że będzie naprawdę gorąco. Jakiś czas temu spotkałam się z Laluną, gdzieś tam, coś tam, w okolicznościach przyjacielskich, sprzyjających. Rozmawiałyśmy na ten temat i rzeczywiście mówiła, że chce zawalczyć. Powiedz mi, co ją ciągnie do tego, żeby walczyć? Czy to, że po prostu będzie trenować? Czy wiem, że ona jest taką konkretną dziewczyną z charakterem, ostrą bardzo. Czy to właśnie to, że MMA to jednak jest sport bardzo, bardzo ostry? Ja generalnie uważam, że Kasia jest osobą z krwi i kości, jest taką po prostu naprawdę polską babą, że tak powiem, i to naprawdę nie obrażając jej, po prostu ona ma jaja i ona powinna zawalczyć, tylko myślę, że będzie bardzo ciężko znaleźć jej przeciwniczkę, bo ona naprawdę już teraz trenuje, jest naprawdę w formie, jest teraz na sztosie i ciężko będzie znaleźć osobę, która by mogła tak realnie z nią konkurować. A gdzie jest dziś? Jest z nami tutaj, nie wiem jeszcze gdzie jest, bo na chwilę się rozstałyśmy, ale na pewno jest tutaj, ma naprawdę cudowną kreację, więc warto będzie zwrócić na tą uwagę, bo kreacja jest naprawdę cudowna. Twoja również jest bardzo piękna. Dziękuję, od bardzo fajnego projektanta, więc warto będzie zwrócić uwagę na stylizację Kasi. No i jest tutaj dzisiaj na pewno z nami. A powiedz mi, jesteś influencerką, czy MMA wdarło się na sam szczyt, jeżeli chodzi o potrzebę influencerów, żeby zawalczyć na tego typu galach? Znaczy się, myślę, że wiele osób, influencerów ma jakby takie parcie na szkło i mają szansę tutaj się wykazać, bo powiedzmy trenują niekoniecznie sztuki walki, ale trenują i chcieliby zawalczyć, tak jak powiedzmy dzisiaj Fit Lovers, no dla mnie jest to taki trochę freak, no wiem, że on coś tam trenował i tak dalej, ale jestem takim też influencerem jakbyś rozwiniętym, tak? I uważam, że fajnie, że dzisiaj tu się pokazuje i takie walki są interesujące dla ludzi. Z naszego źródła, gdzie my znamy te osoby, to fajnie jest popatrzeć. Jeżeli chodzi o Galę Fame MMA, to które walki najbardziej cię interesują? No ja dzisiaj jestem całym sercem na pewno za Tańculą, bardzo bym chciała, żeby wygrał. No i Radzikowski, nie? To są takie moje dwa top, które będę chciała na pewno obejrzeć i bardzo bym chciała, żeby zwyciężyli. A dlaczego Radzikowski? Generalnie bardzo go lubię oglądać w Google Boxie, fajny mamy kontakt ze sobą i uważam, zasługuje na to, jest jakiś tam sposób strongmanem, walczy i tak dalej, jest w formie i myślę, że powinien dać radę z piechowiakiem. Tak więc bardzo trzymam mu kciuki. A Tańcula, dlaczego mu kibicujesz? Też bardzo po prostu go lubię, fajny kontakt mamy ze sobą na Instagramie, czasami tam pogadamy o pierdołach. Wypuścił też teraz bardzo fajną kolekcję ciuchów, więc myślę, że zresztą no, on cały czas walczy, tak też jest w formie, wygrywa te walki i myślę, że dzisiaj powinien być typowo jego dzień. Niestety nie jestem za Murańskim, nie przepadam za nimi i no nie chcę tutaj obrażać, bo nie znam tych osób, tak, ale po prostu nie podoba mi się ich zachowanie, są wulgarni, nie mają fajnego podejścia po prostu do takich sportów, tak? Ja uważam, że tutaj powinna być walka fair play. Rozumiem, że żeby walka miała jakąś tam oglądalność, powinna być jakaś tam no, wyzwiska, nie wiadomo co, ale z ich strony po prostu mi się podejście nie podoba. Ale Mateusz Murański bardzo fajnie radzi sobie w MMA. No ale dzisiaj nie walczy, nie? Dzisiaj jednak jest kontuzja, tatuś wziął robotę w swoje ręce, tak więc no zobaczymy i też ta rzymska klatka, no... Mi się wydaje, że na minus Tańculi, aczkolwiek jestem całym sercem, trzymam kciuki, będę siedziała na trybunie i kibicowała. A wiesz może, jak wygląda ta rzymska klatka? No właśnie sama jestem ciekawa. Próbowałam się dopytać organizatorów, nic mi się nie udało dowiedzieć. Wiem chyba tego, że wymiary są 3x3, więc no, bardzo mała przestrzeń jakby tak naprawdę. Mi się wydaje, że to na korzyść Murańskiego, bo tak jakby nie będzie miał możliwości ucieczki, tak? I stracenia tego czasu.
No ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No jestem właśnie bardzo ciekawa, czy na korzyść Jacka Murańskiego, czy Arkadiusza Tańculi. To się wszystko okaże. Sport bardzo bywa zaskakujący i to jest właśnie bardzo piękne, tak, prawda? Tak, tak. To jest najpiękniejsze w sumie w tym wszystkim, że tak naprawdę czasami myślimy, że tutaj ktoś jest przegrany, a potrafi nas bardzo pozytywnie zaskoczyć, bo jednak trenował, przygotował się i tak dalej. I uważam, że tak naprawdę to jest też sprawiedliwe, że każdy ma równe szanse, każdy wchodzi do tego oktagonu i może pokazać to, jak się przygotował. I to jest okej, okay. To jest fajne, że ta rywalizacja jest taka fair play, aczkolwiek to jest z tą rzymską klatką, nie wiem, no jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Będzie na pewno mega show na tej gali. Wszyscy myślę czekamy, jak to będzie wyglądało. Którego znanego influencera, może którego lubisz, zobaczyłabyś walczącego w walkach freakowych MMA i dlaczego? Którego jeszcze nie ma? Którego się nie ma. No to na pewno moją Kasię Lalunę, no to na pewno chciałabym ją zobaczyć. No i tak dalej patrząc, to w sumie ciężko mi określić. Powiem szczerze, że nie chciałabym teraz wymienić nazwisk osób, które nie mają nic wspólnego ze sportem, tak jak ja, bo tak naprawdę to by było takie no bez sensu, no bo ja na przykład siebie w ogóle nie widzę, to jest w ogóle nie dla mnie, bym tam mogła wejść od razu podniesione do góry i się poddać, tak więc nie. Bardzo się cieszyłam, że Stifler wystartował w jakiejś tam gali, to też było fajne, bo... I to z Popkiem walczył. I dokładnie, to z Popkiem, więc to była mega gala, mega jakby show, więc fajnie. Uważam, że osoby właśnie takie, które nie mają jakby do czynienia ze sportem, powinny startować, ale no wiem, że to bardzo trudne, więc nie chcę. Ty nie chcesz? Nie. Ja kibicuję, ja mogę tutaj trzymać kciuki, ja lubię popatrzeć, ale no niestety ja nawet na siłownię nie chodzę, więc nie. Ja nie mam kondycji po prostu, nie nadawałam się tego. To w ogóle nie jest moja bajka, nie? Mimo, żebym może chciała, to nie. A dlaczego sport nie jest ci po drodze? Zbyt dużo wysiłku? Ja na przykład już nawet w szkole nie chodziłam na WF. Zawsze miałam zwolnienie i uważam, że po prostu no... Może teraz tego żałuję, bo wiadomo, że fajnie by było, jak tam tą kondycję mieć. Na przykład biegnę gdzieś tam i zaraz czarno mi przed oczami w ogóle. Kart na siłownię też kupiłam rok temu, nie byłam ani razu, ewentualnie gdzieś tam po drodze na chwilę, 2-3 razy, ale no nie mam takiej systematyczności, nie umiem się w to wkręcić. Wiem, że to jest jak ktoś się w to wkręci i chodzi regularnie, to już potem to idzie wszystko, ale u mnie no, nie było tej zajawki. Twoje marzenie, które chciałabyś zrealizować w najbliższym czasie, to? W najbliższym czasie generalnie moje marzenie, żeby skończyła się ta pandemia. Żeby nas nie ograniczali, u nas w Austrii znowu wprowadzili lockdown, taki dla niezaszczepionych. Chciałabym, żeby to wszystko się skończyło, żeby wróciło do normy, ale takie marzenie największe z obecnej chwili to przede wszystkim, bardzo teraz dużo działam, pomagam zwierzętom w schronisku i chciałabym po prostu wspierać to jak najbardziej na maksimum swoich możliwości. Mam takie serducho, że nawet nie jestem w stanie pojechać do tego schroniska, żeby im zawieźć osobiście te rzeczy, bo wiem, że nie wyjechałabym stamtąd sama. Jak coś lub kogoś kochasz, można powiedzieć, że zrobi się wszystko, żeby tę osobę wesprzeć, uratować się. Kochasz zwierzątka, co byś mogła dla nich zrobić, nawet szalonego, zwariowanego, żeby im pomóc? Znaczy, no nie wiem, gdybym dostała propozycję, że skoczę, nie wiem, ze spadochronu i pieski dostaną za to pieniądze, to wszystko jestem w stanie zrobić. Naprawdę jestem bardziej przychylna na szkodę zwierząt, jak na szkodę człowieka. Dlaczego? To są bezbronne zwierzęta? Tak, bo nie wiem, naprawdę zwierzęta mnie tak wzruszają, ja no nie wiem, kocham... A czy ludzie nie są bardziej bezbronni? Nie. Ludzie sobie zawsze poradzą, zwierzęta nie, zwierzęta są same. A żyjemy w jednym świecie, zwierzęta są dzikie. Mają swój świat, który im trochę zagarnęliśmy. No nie wiem, kto lepiej sobie radzi, czy człowiek, czy zwierzę. Ja generalnie uważam, że człowiek zdeterminowany może osiągnąć wszystko. Naprawdę, jeżeli ktoś chce, to osiągnie wszystko. No, nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli czegoś chcemy, to osiągniemy, tylko po prostu trzeba do tego dążyć. Jeden będzie miał łatwiejszą drogę, a drugi będzie musiał przejść 100 schodów, tak? Ale osiągnie to, jeżeli będzie chciał. To ludzkość wyginie, albo zwierzęta wyginą? No ja bym wolała, żeby ludzkość wyginęła, bo jednak zwierzęta nam takie krzywdy nie zrobią, jak niektórzy ludzie. Czyli nas już nie będzie? Ciebie nie będzie? No, myślę, że generalnie dobrzy ludzie pójdą do nieba, a niedobrzy będą się smażyć w piekle, tak? A najlepsi zostaną na ziemi? Karma nas zweryfikuje.
Karma nas zweryfikuje. Ja myślę, że ci fajnie idą do piekła, no bo co, bo przynajmniej coś robią. No tak, no niedobre dziewczyny mają raj na niebie, raj na ziemi, a niedobre mają... W piekle? Tak. To gdzieś tam trochę pomieszałyśmy, ale dobra, niech tak będzie. No. Co mówi, że czas? Już co? Cięcie? Idziemy oglądać walki. Dobra, idziemy. Dziękujemy Wam serdecznie. Mam nadzieję, że przekonasz się kiedyś do sportu i do ludzi, bo... Znaczy nie, ja ogólnie nie przekreślam ludzi. Ja nie mówię, że ludzie są źli, tylko po prostu chodzi mi o to, że zwierzęta są mimo wszystko bezbronne, nie mają głosu, a my ludzie potrafimy im zrobić ogromną krzywdę i te zwierzęta nie odezwą się, że im jest źle. One będą dalej patrzone w nas i będą liczyły na coś dobrego, tak? Ale są zwierzaki, które by chętnie nas pożarły na przykład. No, są, nie mówię, ale mimo wszystko no jestem całym... Na razie to my zeżeramy zwierzęta. No krzywdzimy. Jak krzywdzimy bardzo wielu ludzi, krzywdzi zwierzęta i mam nadzieję, że to się zmieni. Że polskie prawo się na tyle zmieni, że będziemy mogli karać tych ludzi i oni naprawdę będą odsiadywać te kary i to będzie sprawiedliwe dla nas. Ja również mam nadzieję, że świat nasz będzie i ludzi, i zwierząt będzie żył w harmonii, jako takiej, na ile się da, prawda? Dokładnie, no. Generalnie zwierzęta są zwierzętami, ludzie są ludźmi, ale bądźmy po prostu dobrego zdania o każdym, szanujmy siebie nawzajem i to jest najważniejsze, taki szacunek z obu stron zawsze daje dobre rezultaty. Masz bardzo dobre serduszko, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, idziemy oglądać walki, dziękujemy pięknie. Miłego wieczoru.